Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. Przechodzimy sobie do kolejnej mapy. Jesteśmy właśnie po mapie underscore mine. I przechodzimy sobie... Ja tutaj będę sobie szedł zgodnie z tą ścieżką. I o ile się nie mylę, to ona chyba najpierw prowadzi tędy. Tutaj nie widzę żadnego przejścia między tymi dwoma. Ale powiedzmy, że tam jest to przejście. Camel Case Oasis. Ciekawe, co tam nas czeka. Dobra, już widzę jakieś węże, gepardy, słonie, jakaś oaza. Oaza spokoju. Dokładnie tak, jak sobie oazę wyobrażam, czyli żarzące węgle, pingwin jakiś spocony. Normalnie mistrzostwo świata jest ta gra, to co pomysły oni tutaj mają. Jedna gwiazdka, 7 części, zobaczymy. O kurczę, co to się dzieje? Już jakiś czas minął, odkąd... Flying Super Fast Armored. Okej, okay, może mi pasować takie coś. O, czyli Skulls are hot. Trzeba je ostudzić prawdopodobnie. Może rzucimy na nie lodówkę? Nic to nie pomogło. Może rzucimy na nie Ice Baby? Yeah. Firewalk. Okej, chodziło o to, żeby ostudzić tutaj te węgle. Oczywiście zaczynam sobie od lewej strony mapy. This toy barrel needs to be filled with something. Something? Nie? W ogóle co to jest? Nie wiecie? Jakiś chyba wałek. Something, okej. Okay. Co jest coś tam? Okej. Okay. Przejdę sobie dalej. I'm homesick. Okej. Okay. Co ty byś chciał? Może iglo? To się chyba tak pisze? Trzymaj. Juhu! Wszyscy happy. Zwróćcie uwagę, ja już mam tutaj chyba 61 gwiazdek. Tak, tak. Dokładnie tak. Także to nie jest żaden bóg. Po prostu gra jest przewidziana na zdobycie 60 gwiazdek i uratowanie chyba siostry, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jest możliwość zdobycia o wiele, wiele więcej gwiazdek. Że ja będę sobie tutaj na pewno próbował zdobyć ich maksymalną ilość. Help me find the last fountain of youth. Okej, okay, to no zaraz. A ty coś chcesz? To nic. A to. Może po prostu zabawką sobie na to. A ten czego się przestraszył? Dobra, biorę samochód ze sobą i lecimy dalej. Tutaj mamy tą gwiazdkę. O kurczę. No, zepsułem chyba tą zabawkę, wskakując z nią do wody. Myślałem, że ten krokodyl może coś chce. Ale ja nie chcę, to ja sobie na nim polecę. Tutaj coś się dzieje. Tu jest jakiś chyba czarodziejski dywan. Tylko bez swojego właściciela. Take me for a ride. No niestety nie mogę... Wow. Jest to zdecydowanie czarodziejski dywan. Ja już zostanę sobie na tym dywanie. Bo bardzo fajnie wygląda. I'm perplexed. It's the end of the rainbow. Yet something is missing. Okej, znając tą opowieść o tęczy, prawdopodobnie chodzi mu o garniec ze złotem. Jeżeli chodzi o garniec, to ja prawdopodobnie wiem, jak to jest, ale nie przypomnę sobie za Chiny. Ale może być cokolwiek. Może być nawet wiadro, podejrzewam, się nie obrazi. Tylko, że... Chyba nie można w ten sposób tego robić. Najpierw zrobimy wiaderko. A teraz zrobimy złoto. I wsadzimy je do środka. Nie urządzę go, to chyba... chyba nie wie, co się w tym wiadrze dzieje w środku. Właśnie, nie szczaił się chłopak. Chcieliśmy zrobić mu przyjemność, żeby znalazł swój garniec ze złotem, ale
niestety. Tutaj jakiś koleś wyrządza jakieś kurcze walki węży, czy co to jest? These snakes looks angry. I need to charm them somehow. O ile dobrze pamiętam... Flute chyba? Tak. To ci tacy... Oh yeah! Jak sprężynki podskakują. Ci tacy zaklinacze węży, oni zazwyczaj robią to przy pomocy jakiejś takiej właśnie fujarki. Tutaj mamy gepardę i słonia, ale one jakby nic nie chciały od nas. Na to wygląda. 5 na 7. Został nam prawdopodobnie ten gościu od fontanny. Fountain of Youth. Proszę. Specjalnie for you. Oh shit. Tu? Tu? Hej, hej, hej. Help me find the lost fountain of youth. Najwyraźniej to, że mają naprzeciwko... Wow! Zwróćcie uwagę, że chyba zmalałem. Baby! Spoko, tylko że teraz jestem strasznie powolny. I... Aha, tu się podział krokodyl. Nie mam pojęcia, co zrobić, żeby tego tutaj chłopaczka uruchomić. I nie mam też pojęcia, co zrobić z tą baryłką. This toy barrel needs to be filled with something. Może wypełnimy ją czekoladą? Może cukierkami? Może wodą? Może solą? Boże, co ja już wymyślam? Może ketchupem? Może mięsem? Może inną beczką? Może krokodylem? Wow. Kurczę, nasz krokodyl, na którym jeździliśmy, nie jest krokodylem, tylko aligatorem. Okazał się bardzo waleczny. Tutaj wybił, kurczę, wszystko. Nie mam pojęcia, co trzeba wsadzić. Yellow barrel, this toy barrel needs to be filled with something. Nie sądzicie, że to... O, i nawet zabaweczka się odmłodziła. Baby toy. Nie mam pojęcia, co z tymi dwoma fantami zrobić. Będę musiał się nad tym zastanowić, a tymczasem zrobię sobie tą gwiazdeczkę tutaj. Travelers come seeking to have their wishes granted by genie. Give them what they seek. Okej, zabawimy się w genie z bajki, który będzie spełniał życzenia podróżników. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Nawet zrobili taki przezroczysty efekt na Maxwellu. The great genie Maxwell offers free wishes to those who find him. Give the merchant free things to sell. Czym w tamtych czasach... w sumie to są te same czasy, tylko inna lokalizacja. Czym oni tam handlują? Na pewno jakimiś dywanami. Na pewno jakimiś garnkami. Tylko że chyba nie takimi. A jak będzie ten drugi? A, doniczka, może być. Nie, on nie handluje donicami. Najwyraźniej, ale za to... Handlują na pewno tymi... zasłonami. I co tam jeszcze mi się kojarzy z filmów jakichś, czy... Ja bardzo bym chciał tą jego mieć czapkę. Tylko nie wiem za bardzo... O, zaraz się dowiemy, jak to jest. Turban po prostu. Nie wiedziałem, że to się jest wolne tłumaczenie, jeżeli chodzi o turban. Okej.
The desert is no place for vampire. Please grant me three wishes to make it more bearable. To nie będzie łatwe na pewno. Albowiem, co wampir potrzebuje do przeżycia? Na pewno potrzebuje coś do spania. A o ile się domyślam, to wampiry śpią w trumnie. Ponadto, wydaje mi się, że przydałoby im się coś do picia. Skoro nie mogą krwi, to może mogą wina. Też chyba nie można tworzyć alkoholu. Zaraz sprawdzimy. Nie, zwróćcie uwagę, ani wina, ani piwa nie można stworzyć w tej grze. Jest ono ewidentnie dla dzieci. Bo krwi również, z tego co pamiętam, się nie da. Dokładnie. Stworzymy im może jakiegoś nietoperza dla towarzystwa. Co wy na to? Nie wiem, chyba go zjadła. Mamy trumnę, mamy nietoperza. Co tam jeszcze wampiry bardzo lubią? Nie wiem. Podpowiedź, sprawdźmy to. I really don't like the sun. A, no właśnie, nie pomyślałem o tym totalnie. Dlatego damy jej parasolkę, proszę bardzo. I wszyscy zadowoleni. No, co to jest? A clown. I want to be more funny. Please grant me three wishes. More funny. Co może być bardziej śmiesznego? Damy może jakiś balonik. Balloon przez dwa ly. Czyżby nie zadziałało, bo... Balloon animal. Wow. Czego na słowo animal pojawia się krowa? Tak. Ciekawe. To będzie śmieszne? Wystarczające? Nie? Może jakiś joker. Nie. Nie wiem, co mogę dać klaunowi, żeby był jeszcze bardziej śmieszny. I love putting on a show. Czyli co? Może potrzebujesz stage wieku? O, chyba nie. Place na pewno. Okej, okay, mamy. Jeszcze by się przydała. Oj, korona. Może być korona, tylko mi chodziło bardziej o crowd. On powinien sobie swojego ziomka. Może audience. Ma scenę, ma kumpla. Co by jeszcze ci się przydało? Za 4 sekundy się dowiemy. Strasznie trudny jest ten clown, nic nie mogę wykombinować. Give me a makeup, a pie and a horn. Okej, mogę dać ci róg. Taki chcesz róg? Chyba nie. Po co mu ciastko? A, i to było na tyle. Rzeczywiście strasznie skomplikowany był ten. W życiu bym się nie domyślił, że chodzi o jakieś make-up czy ciasto. Chociaż w sumie tam ci klauni, oni rzucają jakimiś tam ciastami. Ja nie chcę już być dzieckiem. Strasznie mnie to irytuje, że tak powoli się to wszystko dzieje. Okej. Okay. Zobaczcie, ten dywan nie unosi się sam, on opada. This toy barrel needs to be filled. Po tym klaunie, to teraz to już sam, kurczę, nie wiem, co bym mógł tutaj niby zrobić. Ciastko. Żeby dokończyć... Czemu ten samochód ten lata, nie wiecie? Help me find the lost fountain of youth. Teraz sprawdzimy, czy gdzieś tutaj nie ma tej fontanny. Może ją przeoczyłem.
Grey Elephant i Cheetah. Okej, tutaj nigdzie nie widzę nic ukrytego. To są pozostałości po mojej... O, ale fajny ptak. Co to jest? Umbrella Bird. Okej. Nie mam pojęcia. Będę musiał się zastanowić nad tymi dwoma. Mam nadzieję, że coś uda mi się wymyśleć, ponieważ takie latanie bezmyślne i dumanie to nic fajnego nie przynosi. Na pewno nie jest interesujące, dlatego też wrócę do was, jak już coś wykombinuję. Tak, to będzie dobry pomysł. Ja tutaj będę sobie kombinował. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Ja tutaj z tą beczką męczyłem się strasznie, strasznie długo. Nic totalnie nie wpadło mi do głowy, co mógłbym tutaj zrobić, ale przeczytałem w internecie, że bardzo popularną zabawką w Stanach Zjednoczonych jest jakaś małpa z beczki, czy coś takiego, taka wyskakująca. Chodzi pewnie o tą taką małpę z takimi tutaj... Nie pamiętam, jak się nazywa te takie metalowe cosia okrągłe, którymi one tam uderzają o siebie. Ale chyba chodzi właśnie o małpę. Sprawdźmy to. Barrel of Monkeys, no właśnie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. No ale teraz już mamy to z głowy i teraz... Zostało tutaj. Help me find the lost fountain of youth. Dałem mu fontannę, ale to go nie zadowala. On po prostu chce, żebyśmy pomogli mu ją znaleźć. Dlatego już wcześniej wpadłem na pomysł, żeby dać mu po prostu mapę. Tak, tak. W momencie, kiedy powiedział, żeby... Large fountain like Yggdrasil... W momencie, kiedy powiedział, że chce ją znaleźć, to trzeba było po prostu wziąć pod uwagę to, żeby pomóc mu ją znaleźć, a nie mu ją dać. Okej, jeżeli chodzi o tą krainę, to skończyliśmy sobie 1 na 7. Bardzo fajnie, szybciutko nam poszło dosyć. Pomijając tą beczkę, ponieważ musiałem się troszeczkę oszukać w internecie, o co może z tym chodzić. No ale udało się, udało się. Tutaj mam nadzieję, że mi wybaczycie to jedno potknięcie. Okej, w tym odcinku to by było na tyle. Ja w następnym przejdę sobie tutaj do Abjad Dunes. A tymczasem wielkie dzięki za uwagę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy, ocenie moich materiałów oraz polecam subskrypcję mojego kanału ze względu na e-maile przychodzące z informacją, że nagrałem nowy film i wrzuciłem go na YouTube. Także bardzo fajna opcja. Okej, to było na tyle. Trzymajcie się, pa pa.